Witam wszystkich bardzo gorąco oraz serdecznie na kanale SwayPlay. Dzisiaj druga część ciekawostek Cyberpunka. Muszę się wam pochwalić, że niedawno, parę dni temu skończyłam tą grę w końcu. W grze mam 102 godziny zaledwie, ale już udało mi się odnaleźć parę interesujących rzeczy, którymi chciałabym się z wami podzielić. Tak szczerze to nie wiem, kiedy teraz wrócę w ogóle do Cyberpunka, chyba jednak wolę Wiedźmina. Bez urazy, pan lub pani V. Ty słuchaj, śmieciu. Uwaga na małe spoilery, które będą w tym filmie. One nie będą jakieś duże i możecie słyszeć, jak mój pies teraz chodzi po panelach. One nie będą jakieś duże, raczej małe rzeczy, które nie powinny wam zepsuć rozgrywki. Na pewno nie będę mówić o żadnym z zakończeń gry. Tak więc, jeżeli nie boicie się małych spoilerów, to możecie oglądać. Oczywiście, jeśli macie ochotę, to odwiedźcie mnie na Instagramie i Facebooku i zaczynajmy. Pierwsza rzecz, jaką wam dzisiaj pokażę, będzie związana z Meredith Stout i w zależności od tego, jak poprowadzicie związane z nią questy, może skończyć się jej los na różne sposoby. Chcę wam dzisiaj pokazać dokładnie tylko jeden wariant, czyli ten. A co ze Stout? Zegar tykał, obstawiła złe opcje i skończył jej się czas. No, toś powiedzieć, że już się nie spotkacie. I nie są to żadne przelewki, ponieważ możemy rzeczywiście napotkać się na jej ciało. Wyciągnęła ona nogi, a raczej nie wyciągnęła, bo zalali je betonem i poszła na dno. Militech nie wybacza. Militech nie zapomina. Znajoma? Tak, z poprzedniego życia. Nie wiem, czy to jest błąd i tylko u mnie to tak widać, ale chyba też ogolili jej głowę. I na jej twarzy widać liczne obrażenia, co może sugerować o tym, że była torturowana. Akurat w mojej wersji Meredith nie ma nóg, ale podejrzewam, że normalnie te nogi są i zalane one są betonem po prostu. Następna ciekawostka ponownie będzie znajdowała się pod wodą, ale najpierw trzeba się tam udać. Jest tyle fajnych samochodów, a jednak ten najbardziej mi się podobał, dlatego że kiedyś miałam podobne auto. Niestety już go nie mam, ale sentyment został. Wróćmy do tematu. Na pewno wszyscy fani Wiedźmina kojarzą słynne kontrabandy, które w szczególności mogliśmy spotkać na Skellige. I była to bardzo monotonna czynność i wydaje mi się, że mało ludzi tak naprawdę udało się zebrać wszystkie kontrabandy co do jednej z całej mapy. No wiadomo, możemy pozbierać jakieś fanty stamtąd i w sumie tyle. Nic więcej nie znalazłam. Dobrze, zostańmy przez chwilę przy temacie Wiedźmina. Ja przy wykonywaniu misji z miczem, takiej jednej, nie będę mówić jakiej, bo może ktoś jeszcze nie przechodził, natknęłam się na mural czy tam napis na ścianie, który wydaje mi się przynajmniej brzmi Cyrilla Cintra Rules. To nie jest tak, że ten napis można zobaczyć tylko tutaj. Ja, jak go zobaczyłam pierwszy raz w tym miejscu, to później widziałam go cały czas w mieście i w różnych miejscach na mapie, tak więc jeżeli wiecie, jak on wygląda, to na pewno bardzo szybko go spostrzeżecie. I zaraz obok na stoliku znalazłam również wiersz Wisławy Szymborskiej pod tytułem Labirynt. Więc tędy albo tędy, chyba że tamtędy, na wyczucie, przeczucie, na rozum, na przełaj, na chybił trafił, na splątane skróty, przez któreś z rzędu rzędy, korytarzy bram prędko, bo w czasie niewiele masz czasu, z miejsca na miejsce, do wielu jeszcze otwartych, gdzie ciemność i rozterka, ale prześwit, zachwyt, gdzie radość, choć nie radość, nieomal opodal, a gdzie indziej, gdzie niegdzie, ówdzie, szczęście w nieszczęściu, jak w nawiasie nawias i zgoda na to wszystko i raptem urwisko. Ten, kto przechodził tą misję, powinien wiedzieć, do czego nawiązuje ten wiersz, w szczególności ostatnia linijka. Teraz opowiem wam o czymś, na co natknęłam się w internecie. Mianowicie, jest teoria na temat tego, co znajduje się w przesyłce Panam. Otóż kiedyś widziałam wpis jakiegoś użytkownika, że za pomocą jakiegoś tam moda możemy zajrzeć do tego kartona, ponieważ nawet w trybie fotograficznym tak normalnie nie jest to możliwe, żeby obrócić tak kamerę. Ale za pomocą moda jak najbardziej. No i wychodzi na to, że w środku jest ptak, dokładnie jaskółka. Pewnie byłoby to nawiązanie do Ciri, gdyby nie to, że ma to wszystko, ta cała teoria małą lukę. Po pierwsze jest to modyfikacja, tak więc moderzy mogli łatwo zamienić zawartość środka albo coś dodać, jeżeli karton był pusty, żeby więcej ludzi się na to nabrało, nie wiem, pobrało tego moda. A po drugie, jeżeli gramy nomadą, chyba tylko wtedy, możemy zapytać się panom, co znajdowało się dokładnie w tej przysyłce i ona mówi nam kompletnie coś innego. Co właściwie było w tej paczce dla streetów? Nie widziałeś? Baloperidol, jakieś prochy dla cyberpsychali. Handlują tym? No, sprzedają towar czarnym klinikom i Reaper.com, z którymi mają układy.
Hello. You have to think about this situation one more time. Good night. Więc tak naprawdę nie wiadomo komu wierzyć. Aha, i jeszcze jedna rzecz związana z nomadami. Ja ostatnio się zorientowałam, że głos Solowi podkłada ta sama osoba, która podkładała głos Kurwielowi Juniorowi w Wiedźminie i teraz nie mogę już go normalnie słuchać. Nie będziemy czekać, aż Militech do nas trafi. Jasne. Teraz coś dla tych, którzy grali już w wiekowe GTA San Andreas. Po dotarciu do lokacji, którą macie teraz na swoich ekranach, możemy zauważyć motor i dwóch niestety martwych już mężczyzn, z czego jeden chudy, drugi trochę grubszy. I już powinno nam coś zaświtać. Misją w GTA San Andreas z tym, co się jedzie za tym pociągiem. Ale oczywiście to nie wszystko, bo znajduje się przy tym grubszym zapis rozmowy JC i Little Smoke, którzy rozmawiają o pościgu za cholernym pociągiem. No wiadomo, CJ i Big Smoke. Ja podejrzewam, że w języku angielskim jest to kopia oryginału z gry, czyli... All we had to do was follow the damn train, CJ! Teraz porozmawiamy trochę o postaci, jaką jest River Ward. Tak więc przy jednej z wizyt i misji z nim związanych i dowiadujemy się wtedy od niego samego, że jest on super kucharzem, ma swoje popisowe danie i w ogóle... Extra. Dowiadujemy się także, że planuje on zostać prywatnym detektywem. I już po ukończeniu zadania możemy udać się do jego pokoju i trochę tam pomyszkować. W samym komputerze znajdziemy notatkę, z której można się dowiedzieć, że rzeczywiście podejmuje on różne kroki, uruchamia swoje kontakty, żeby móc na dobre rozwinąć skrzydła jako prywatny detektyw, a także co najśmieszniejsze notatkę, która nazywa się Gotuj z Franki, proste przepisy i tam jest napisane coś takiego. Jeśli nie czujesz się zbyt pewnie w kuchni, zacznij od jambalai. Nie ma jednego przepisu na tę potrawę, bo tradycyjnie wykorzystywało się sezonowo dostępne składniki. Można powiedzieć, że jambalaya za każdym razem smakuje inaczej, a więc to będzie twój autorski przepis. Ja dam ci tylko kilka prostych wskazówek. Czyli najpewniej kłamał on w celu zaimponowania Vi swoimi umiejętnościami kucharskimi. Oprócz tego zgrywał on czasami takie otwardziele, no tak jak każdy policjant. Ale co się okazuje, w jego pokoju jest pełno takich romansideł do poczytania. Miłość chromowej nocy na przykład. Wszystkie takie cukierkowe historie, które często baby lubią czytać. Albo na przykład Mutant nocną porą, czyli wszystkie takie czytadełka. Myślę, że to dosyć śmieszne i nawet urocze. No, a po ukończeniu wątku z panem policjantem w pokoju dzieci możemy zastać to. Co się tu kurwa dzieje? Pytam, co się tu w pizdę palec wyprawia? To już nawet nie jest śmieszne. Nie no, jest. Ten easter egg również będzie związany z naszym ukochanym Wiedźminem. Jak wykonujemy zadanie podejrzenie cyberpsychozy z Seaside Cafe, to możemy tam znaleźć notatkę, która zaczyna się słowami, uwaga, droga siostro, oto nadejdzie czas zemsty i białego światła, czas zimnego chromu i czas pogardy. Jak dobrze wiemy, w Wiedźminie tak brzmiała mniej więcej przepowiednia Itliny. Oczywiście w Cyberpunku została ona lekko zmodyfikowana, żeby pasowała do tego świata, ale generalny zamysł jest bardzo podobny. Dalej Wiedźmin, bo ja nie mogę się z nim rozstać. A mianowicie w jednej z misji z Rogue, nie będę mówić jakiej, bo może być za dużo spoilerów, ale podczas wycieczki po dżungli, jeżeli mogę to tak nazwać, możemy znaleźć łopatę klucznika i tak to się właśnie nazywa, zresztą wygląda ona tak samo, więc nie sposób ją pomylić z czymkolwiek innym. Możemy jej użyć jako oręż, jest to bardzo silna broń, o dziwo. Szkoda, że możemy znaleźć ją tak późno. Gdy poznajemy pierwszy raz królową Braindance'u, czyli Judy Alvarez, to właśnie jest nam wtedy przedstawiony taki Braindance z napadu na sklep. I oczywiście jak dobrze poszukamy, to możemy znaleźć ten sklep na mapie. I oprócz tego, że możemy się po prostu rozejrzeć i zobaczyć, jak to wyglądało w rzeczywistości, to czeka nas też krótka wymiana zdań z właścicielem i posłuchajcie zresztą sami. Strasznie wali tu chlorem. A, wiesz... Czyściliśmy niedawno podłogi. Było parę plam, które nie chciały zejść. Nic takiego. To co będzie? Na pewno słyszeliście tą melodię w wielu miejscach Night City, a także poza nim.
ale nie wiem, czy wyłapaliście, że jest to melodia z Wiedźmina 3, dokładnie chyba z dodatku Krew i Wino. Ja też przyznam się, że nie mam 100% pewności, czy to jest ta piosenka. Posłuchajcie porównania. I ostatnia rzecz, jaką wam dzisiaj pokażę, będzie związana z wiarą katolicką. Oczywiście w czasie wykonywania zadania Pasja, o którym też wam nie będę dużo mówić, bo nie chcę nikomu psuć zabawy, możemy znaleźć notatkę, która nazywa się Wiara warszawsko-katolicka i jej źródła. I ja mam wrażenie, że to jest taka trochę satyra czy nabijanie się z Polaków, przez Polaków. Najlepiej będzie, jak zacytuję wam fragmenty tej notatki. Piastując pieczę nad duszmilionami, dźwigając na ramionach odpowiedzialność za ich zbawienie, kardynał Konrad Lewandowski uczynił, co uczynić musiał, wiedząc, iż Watykan wyrzekł się Pana, uznał, iż nie może dłużej mianować się stolicą Piotrową i samemu godność papieską przyjął, a za swą siedzibę Licheń objął. Warszawo-katolicy wierzą w Boga jedynego, w rodzinę prawem natury definiowaną, w tradycję przodków krwią święcone. Bla, bla, bla. Dlaczego powinniśmy wierzyć? Bo tylko w wierze dostąpimy zbawienia, bo tylko w wierze Polakami będziemy, po polsku mówiącymi, po polsku myślącymi, zgodnie ze zwyczajami ojców i matek żyjącymi. To jest oczywiście trochę nabijanie się z tego całego Polska Mesjaszem narodów i czasami takiego generalnego, mi się wydaje przynajmniej, poczucia wyższości nad innymi. I na dzisiaj to już wszystko, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Na mój następny materiał z Cyberpunka planuję coś takiego, co nie zamierzam nazwać w ogóle recenzją, bo chciałabym, żeby to był taki, nie wiem, podcast, albo po prostu moja gadanina na temat Cyberpunka. Nie da się ukrywać, że będzie to jakaś moja ocena, ale po prostu chciałabym się podzielić z wami, co sądzę o tej grze i tak dalej. Ale nieważne, bo następny film i tak pewnie będzie z Wiedźmina. Tak więc trzymajcie się w czasie tego lockdownu, który nam został zaserwowany i do zobaczenia. Pa!